Zmiany w planie rewitalizacji Lubartowa, oprócz dyskusji na temat ujawnienia numerów IP, to punkt, który podczas poniedziałkowej 49. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta budził najwięcej emocji. Radni decydowali tego dnia o tym, czy uwzględnić poprawki zaproponowane przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Sesję poprzedziło wspólne posiedzenie komisji. Wracamy do pierwszego. Rozpatrzenie projektu i wydanie opinii w sprawie zmian w lokalnym programie rewitalizacji miasta Lubartów na lata 2009-2015, przyjętym uchwałą Rady Miasta Lubartów nr 36/226/09 z dnia 16 października 2009 roku. Rozumiem, że wnioskował Pan wcześniej, Panie Przewodniczący, ażeby w trakcie dyskusji był obecny Pan Burmistrz Zwoliński. Tak? Zrozumiałem, tak? Znaczy, dlatego, po rozmowie telefonicznej czekamy na niego. No właśnie, ja mam taką propozycję, żeby komisje się nie wypowiadały w tej kwestii. Za pół godziny mamy sesję. Mam nadzieję, że burmistrz dojedzie. I wszyscy już dojechał. Wszystkie wątpliwości i pytania przełożymy na sesję i tam wyjaśnimy sobie kwestię, a na razie nie będziemy dyskutować, bo być może, że jakieś nowe wątki się pojawią z dyskusji, o czym nie wiemy. Proponuję wobec tego zrezygnować w ogóle z tego punktu, a przenieść ten punkt na sesję. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Panie Przewodniczący. Wydaje mi się, Panie Przewodniczący Zieliński, że jest to zbyt poważny temat, żebyśmy mogli to odsunąć na sesję. Ja przynajmniej mam kilka pytań na poziomie komisji. Jest to bardzo poważny dokument i wydaje mi się, że dobrze, gdybyśmy jednak tę dyskusję odbyli. No, Pan Burmistrz być może odpowie na pozostałe pytania i wątpliwości, ale kilka pytań nasuwa się na tym etapie. Między innymi ja mam propozycje poprawek do tego planu rewitalizacji i chciałbym usłyszeć odpowiedzi. To znaczy, Panie Przewodniczący, zazwyczaj jak ja stamtąd mówię, to Pan mi zwraca uwagę, żebym z miejsca nie mówił. Skończę i... Dobrze. Panie Radny, proszę. Proszę, Pan kontynuuje. I wydaje mi się, że dyskusja na etapie zarówno komisji, a tym bardziej na etapie sesji Rady Miasta powinna się odbyć. Tylko mam takie pytanie, Panie Przewodniczący, bo głosujemy plan rewitalizacji, a nie mamy również pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za ten plan rewitalizacji. Czy jest zaplanowane, że pojawi nam się firma Res Management? Czy przyjdzie Pani Zofia Gorzel? Bo mamy posiedzenie komisji, a nie ma ani burmistrza, ani Pani Zofii Gorzel. Także nie wiem, do kogo możemy również kierować zapytanie jako radni. Nie. Pan Przewodniczący mówił, że Pan Burmistrz jedzie z Warszawy, ale ja... Przed chwileczką widziałem Panią Gorzel, która wchodziła na górę. Kolega Ściseł mówił, że Pan Burmistrz był pod urzędem i pojechał gdzieś, także to nie wiem, czy on wraca do Warszawy, Pan Burmistrz, czy jest na miejscu. Dobrze, żeby uciąć te spekulacje, Szanowni Państwo, proszę bardzo, w tej chwili oddaję głos Panu Burmistrzowi Świntońskiemu, który jest upoważniony przez Pana Burmistrza, żeby odpowiadać na Państwa pytania. Proszę Państwa, przypominam, że program rewitalizacji myśmy uchwalili na początku września tego roku, ale w związku z licznymi wątpliwościami i sugestiami, propozycjami pana radnego Tomasiaka, występującego w imieniu spółdzielni mieszkaniowej, burmistrz zobowiązał się, że przeprowadzimy badania możliwości poszerzenia tego programu o podstrefy, tak aby umożliwić przede wszystkim spółdzielni mieszkaniowej ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. I takie działania w tym okresie były prowadzone przez urząd i przez naszego eksperta, pana doktora Wrońskiego. W wyniku tych prac proponujemy wpisanie do programu rewitalizacji trzech podstref, czyli obszarów spójnych geograficznie i funkcjonalnie, w granicach miejscowego planu, obszarów, które określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak aby zwiększyć szanse na uzyskanie tychże środków. Jedna propozycja spółdzielni uznajemy za niezasadną, że właśnie ten fragment miasta nie stanowi spójnego obszaru geograficznie i funkcjonalnie. Tak, proponujemy w strefie mieszkaniowej numer 1, to północna część miasta, wydzielić pod strefami 1A, stanowiącą obszar zabudowy wielorodzinnej, krótko mówiąc, osiedle garbarskie.
obramowanej ulicami Słowackiego od wschodu, Batalionu Chłopskich od północy, od 3 maja od strony zachodniej oraz od południa granicami. Granica strefy pokrywa się z granicą obszaru mieszkaniowego oznaczonego w miejskim planie symbolem 133 MW2, czyli obszaru, gdzie są bloki. Proponujemy również pod strefą 5B w południowej części miasta, krótko mówiąc, osiedle 1 maja, ograniczone ulicami 1 maja od północy, przepraszam, Cichą od północy 1 maja od wschodu i Lubelską od zachodu i aż do budynków czy bazy dawnego PZGS-u. Też to jest strefa jakby logicznie skomponowana, gdzie jest same budownictwo mieszkaniowe, budynki wielorodzinne. Oraz pod strefę 5C w osiedlu Powstańców Warszawy. To jest tam za szkołą podstawową numer 2, za gimnazjum w tej chwili numer 2. Też to jest obszar, gdzie przeważają, w zasadzie są same bloki spółdzielcze i to te budynki wielopiętrowe, czteropiętrowe. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że te podstrefy spełniają kryteria na dofinansowanie ze środków RPO. Przede wszystkim, co o nich decyduje? No bieda. W tych obszarach jest spore bezrobocie, spora liczba osób bezrobotnych. No i pojawiają się również dosyć zawyżone wskaźniki przestępczości i wykroczeń. Więc to jakby jest realizacja postulatów, które zostały zgłoszone przez spółdzielnie mieszkaniową. Chcę również przypomnieć, że do 29, czyli mamy 3 dni, żeby wnioski złożyć w Urzędzie Marszałkowskim. To jest ostateczny termin składania wniosków. Także z wnioskami należy się śpieszyć, krótko mówiąc. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Jest dzisiaj głosowany plan rewitalizacji, jeden z ważniejszych dokumentów właśnie między innymi dla spółdzielni mieszkaniowej, ale nie tylko. Miałem zacząć od pytania dotyczącego strefy 1B, natomiast nie mogę się nie odnieść do tego, co powiedział przed chwilą pan burmistrz Świętoński, który stwierdził, że to są strefy, gdzie jest bieda i przestępczość, i prosiłbym, żeby szanowni radni sobie przypomnieli ostatnie posiedzenie Rady Miasta, gdzie mówiłem, że właśnie te kryteria będą spełnione, gdzie zostałem wręcz zrugany tutaj, że mówię, że pan, że śmiem mówić, że pan burmistrz mieszka na osiedlu, gdzie jest wysoka przestępczość. Tak, ale to z tego wychodzi, z tych kryteriów, panie burmistrzu, dzisiaj jednakże rację wówczas miałem. Rację miałem również ponad rok temu, kiedy wskazywałem, że błędnie są nakreślone te strefy. Oceniono również projekt, tak jakby władze naszego miasta po prostu planu rewitalizacji nie przeczytały. Bo w tym, co jest napisane w tym planie rewitalizacji, panie burmistrzu, i w opisie projektu, który przygotowała spółdzielnia mieszkaniowa, gdyby pan chociaż zerknął do tego projektu, do tego planu, to by pan przeczytał, że nie tylko docieplenia bloków, ale i ciągi komunikacyjne, ale i monitoring, ale i wykluczenie, jeżeli chodzi o cyfryzację, czyli światłowód do każdego budynku wielorodzinnego, ale również drogi dla rowerów, czyli ścieżki rowerowe, ale również monitoring na tych osiedlach, który będzie właśnie zmniejszał przestępczość, odnowienie wszystkich placów zabaw, łącznie z piaskownicami, jak również odnowienie terenów zielonych i zrobienie skwerów dla osób starszych. Jak również przebudowa obiektu przy ulicy Cichej 6, który może dostać środki na gruntowny remont, które to środki są niebagatelne. Odniosę się teraz merytorycznie do tego, co zostało zaproponowane i dlaczego uważam, że dobrze, że na komisjach na ten temat dyskutujemy. Bowiem, proszę Państwa, myślę, że radni pamiętają dyskusję sprzed roku, kiedy mieliśmy firmę Res Management i kiedy mówiłem, że strefy są źle wydzielone. Kiedy mówiłem, że należy inaczej postępować i konsultować decyzje, zanim te strefy zostaną ostatecznie podzielone. Potem pamiętamy dyskusję sprzed miesiąca, kiedy również mówiłem, że należałoby zmienić te strefy, nie uchwalać w tych granicach, w których one są uchwalone. I faktycznie okazało się, że część tych stref, które zaproponowała spółdzielnia mieszkaniowa, znalazły się dziś w dzisiejszym planie rewitalizacji. Są one, będą to kompleksowe projekty, panie burmistrzu, przygotowane do Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Za 3 dni musimy przedłożyć gotowe projekty. A żeby przygotować te projekty, to podmiot, który chce składać takie projekty, a takim podmiotem jest spółdzielnia mieszkaniowa, musi wiedzieć w oparciu o jakie dane, które są opisane w planie rewitalizacji, może te projekty złożyć. Czyli spółdzielnia mieszkaniowa od dnia dzisiejszego ma 3 dni, żeby dopiąć wszystkie szczegóły planu rewitalizacji, tak żeby wyrobić się po prostu na 29. Ci, którzy zajmują się dużymi budżetami, ci, którzy mieli doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, wiedzą, że to jest po prostu katorżnicza praca, która czeka moich pracowników przez najbliższe 3 dni, bo za chwilę się dowiemy, które w piątek dowiedzieliśmy się, jaki jest projekt. W piątek dowiedzieliśmy się, co jest zaakceptowane, a co nie. A za chwilę dopiero będzie uchwała. Ja jeszcze raz podkreślę, że myśmy o wiele wcześniej wskazywali na to, że brak tych konsultacji, które się nie odbyły ze spółdzielnią mieszkaniową, powoduje taką, a nie inną rzecz. Myślę, że damy radę, tym bardziej, że dzisiaj w zasadzie pracownicy będą krótko odpoczywali, ponieważ musimy ten dokument dopiąć na ostatni guzik. Natomiast chciałbym Państwu pokazać inną rzecz. Radny do sedna. Właśnie. Zmierzam do sedna, Panie Przewodniczący. Natomiast przypomnę, Panie Przewodniczący... Niech Pan nie przypomina, tylko naprawdę, do sedna, bo... Ale dobrze, Panie Przewodniczący. Szanujmy swój czas. Już do sedna, Panie Przewodniczący. Dzięki Panu między innymi, bo Pan głosował za tym planem rewitalizacji i nie przychylił się do pewnych pomysłów i pewnych rozwiązań, które proponowaliśmy jako spółdzielnia mieszkaniowa, chciałbym się Pana zapytać, bo w piątek z Panem dyskutowałem na temat osiedla Zgoda. Przedłożyliśmy projekt, aby wydzielić tam pod strefę 1B. Ta podstrefa 1B obejmowałaby takie budynki wielorodzinne jak 3 Maja 2, Chopina 19, Chopina 19A, Chopina 15 i Słowackiego 13 oraz kilka domków jednorodzinnych, które znajdują się w tym obszarze. Otrzymaliśmy odpowiedź od Urzędu Miasta, że nie mogą te budynki liczyć na to, że znajdą się w planie rewitalizacji, bowiem nastąpi pomieszanie funkcji różnego przeznaczenia w miejskim programie zagospodarowania przestrzennego. I teraz chciałbym radnym ukazać pewną rzecz. W tej podstrefie, którą prosiliśmy, to po pierwsze mamy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dwojakie przeznaczenie. Jest to pierwsze budownictwo mieszkaniowe wysokie, a drugie budownictwo mieszkaniowe niskie. Więc funkcjonalnie one są zgodne. Nie ma żadnych przeszkód, żeby zgodnie z tym uzasadnieniem, które otrzymaliśmy od Urzędu Miasta, mówić, że te kilka bloków nie może z tego planu rewitalizacji skorzystać. I co to oznacza, proszę Państwa, bo można sobie mówić, a spółdzielnia przedłożyła 3 działki czy 4 tereny na terenie miasta. Wszystkie się znalazły, nie znalazł się jeden, więc dlaczego w ogóle jest podnoszony ten problem? Więc warto wskazać na taką oto rzecz, że w przypadku tego konkretnego osiedla koszty, które mamy kwalifikowane na tą chwilę, które moglibyśmy odzyskać z budżetu Unii Europejskiej, to jest prawie 1 200 000 złotych. Z tego 75% spółdzielnia odzyskałaby środków. Nieuwzględnienie tego konkretnego, tej konkretnej podstrefy oznacza, że już prawie 800 900 000 złotych spółdzielnia mieszkaniowa jest do tyłu. Oczywiście, jeżeli wygramy konkurs. Druga rzecz. To są koszty, które są zrealizowane do tej pory, bo zostało docieplonych część bloków, a to jest nasz koszt kwalifikowany. Natomiast oprócz tego, w związku z tym, że ten teren nie znajdzie się w tym planie rewitalizacji, spółdzielnia mieszkaniowa na tym terenie nie będzie mogła wziąć środków zewnętrznych na te wszystkie przedsięwzięcia, które opisałem wcześniej, nie ma sensu ich drugi raz powtarzać.